Moto Newbie. Zaczynamy drugi sezon. Zrobiło się już Was całkiem sporo na kanale i część z Was do mnie pisze, za co wielkie dzięki. I pytacie bardzo często o to, czym nagrywam. Także dzisiaj chciałem opowiedzieć o tym, jakim sprzętem nagrywam wideobloga. Zaczynamy od kamery. Kamery, których ja używam, to Xiaomi Yi czy Xiaomi Yi, jakkolwiek kto woli to wymawiać. Takie kamerki. Bardzo tanie w porównaniu na przykład do GoPro czy Action Camów Sony, ale oferujące całkiem niezłą, w mojej opinii, jakość nagrywania. Możecie to sprawdzić w poprzednich moich odcinkach. Jak najbardziej polecam, jeżeli mielibyście iść w jakieś kamery, jakieś manty czy inne tego typu chińskie wynalazki, które idą z jednej fabryki, tylko zmienia się na nich nadrukowany brand. To polecam jednak przysiąść do internetu i kupić sobie tą kamerkę Xiaomi, z racji, że jest ona jakby sprawdzona, ma dosyć dużą scenę, ludzie robią do niej jakieś różnego rodzaju skrypty i tak dalej. Rzecz, która może Was trochę przestraszyć, szukając informacji o tej kamerze, jest to, że na forach i różnego rodzaju grupach facebookowych możecie wyczytać, że kamerki te miewają problemy z ostrością oraz występują wersje z wbudowanym filtrem na obiektywie lub bez tego filtra. Ja tych kamerek mam dwie, jak widzicie, i muszę Wam powiedzieć, że nie zauważyłem w żadnej z nich, a były to kamery z różnych źródeł, żeby którakolwiek z nich miała jakieś problemy z ostrością. Jedna po numerze seryjnym z moich niby ma filtr, druga nie ma. Nie widzę naprawdę żadnej różnicy. Co do kamery, którą ja mam tutaj na kasku, to jest ona trochę zmodyfikowana w stosunku do oryginalnej wersji, bo oryginalna wersja tutaj ma wbudowany mikrofon i nie ma możliwości, tak jak na przykład w GoPro, przez USB podłączenia zewnętrznego mikrofonu, co teoretycznie wyklucza ją w przypadku motovlogowania. Natomiast istnieje dosyć łatwy sposób, aczkolwiek ryzykowny, ja jedną kamerę tak uszkodziłem. Istnieje możliwość otwarcia kamery, wylutowania oryginalnego mikrofonu i w miejsce oryginalnego mikrofonu na płycie głównej kamerki wlutowania gniazda jack mikrofonowego i tak podpinania się do mikrofonu. Działa bez problemu. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli przy zakupie kamerki będziecie od razu zaopatrzać się w te wszystkie złączki plastikowe do montowania, do kasku czy gdziekolwiek indziej, od razu polecam, jeżeli planujecie zamontować kamerkę na tak zwanym J-hooku, czyli czymś takim, kupcie od razu tego milion, bo łamie się to przy najmniejszym dotknięciu. Znaczy, jeśli jest przyczepione do kasku, to trzyma się bardzo dobrze. Ja dostałem lekkiej paranoi, dokleiłem to taśmą, ale to nie jest połamane i wszystko się trzyma. Natomiast jeżeli będziecie chcieli wypiąć tą kamerę stąd, 99%, że się połamie. Niezależnie, czy będzie to oryginalny J-hook od GoPro, czy będzie to jakiś no-name'owy z Chin za dolara, wszystkie łamią się tak samo, dlatego polecam zamówienie miliona takich i po prostu posiadanie w zapasie. Idąc dalej, mikrofon. Ja mam zamontowany tutaj mikrofon Sena 20S, tak zwany boom mic, czyli mikrofon na pałąku. Kiedy chcę gadać, sobie go po prostu przyciągam do ust. Jeżeli jadę normalnie, nie chcę akurat nagrywać, daję go tutaj, znika on z mojego pola widzenia, nie ma żadnego problemu. Wiem, że jest to trochę droższe rozwiązanie niż rozwiązania typu wklejenia jakiegokolwiek mikrofona krawatowego. Ja też myślałem, że będzie to tanie rozwiązanie i taki mikrofonik krawatowy najpierw sobie próbowałem. Nie sprawdził się on kompletnie, łapał sam wiatr, nawet kiedy miałem go przyłożonego do ust. Nawet jeśli nałożyłem na niego tak zwanego martwego kota, który teoretycznie powinien chronić przed huraganem i w przypadku osoby stojącej, a nie jadącej motocyklem, takie rozwiązanie powinno się sprawdzić bardzo dobrze, nawet przy silnym wietrze odczytywać mowę, natomiast w tym wypadku nie sprawdziło się to w ogóle. Miałem też później jeszcze lepszy mikrofon, mikrofon marki Sony, stereofoniczny, również działał tak samo jak ten, czyli nie działał. Dopiero kiedy wyszedłem z założenia, że nie ma sensu się bawić w takie rozwiązania nieprzeznaczone dla motocykli, tylko warto jest kupić coś, co jest zaprojektowane od A do Z do interkomu, czyli do użytku w trakcie jazdy, w trakcie poruszania się i z napierającym na twarz wiatrem. Ten mikrofon działa doskonale. Kupiłem tą Senę i słyszycie w otwartym kasku, w poprzednich moich odcinkach chyba nie słychać mnie źle. Także polecam nie tracić pieniędzy na, jeszcze raz, na mikrofony, które nie są przeznaczone na motocykl, tylko od razu pójść w coś takiego. Oszczędzicie sobie stresu, odsyłania i hajsu, także bierzcie mikrofony interkomowe do motovlogowania.
dużej części odcinków są też ujęcia z tyłu motocykla. Używam tej samej kamery, o której mówiłem, czyli Xiaomi YI Takej, już w wersji niezmodyfikowanej. Wszystko tu jest fabryczne. W takiej oto obudowie wodoszczelnej, którą pozbawiłem funkcji wodoszczelności, bo ten ring, który był tutaj, tworzył naokoło obrazu taką czarną poświatę, co nie było dobrym efektem, więc po prostu go odkręciłem. Nie jest to wodoodporne, ale ma złączkę na GoPro normalną do przymocowania. Mam to na tylnym kierunkowskazie skierowane, patrzące do przodu i stąd są te moje drugie ujęcia. Także to tyle, jeśli chodzi o sprzęt, którym nagrywam jeżdżąc na motocyklu. Natomiast jeżeli chodzi o przebitki, które na przykład widzieliście w odcinku o Virago 125, nagrywam je iPhone'em, tak jak zresztą ten odcinek. Również 1080p, 60 klatek materiał. Odcinek później montuję w Adobe Premiere, wspomagając się w ramach potrzeb Adobe After Effects. No i to tyle, jeśli chodzi o sprzęt i software do tworzenia motovloga. Mam nadzieję, że będzie to odcinek pomocny dla wielu osób. W ogóle dziękuję wszystkim, że byliście ze mną przez poprzedni sezon, bo nie zdążyłem się pożegnać. Tym odcinkiem jeszcze w warunkach domowych zaczynamy sezon kolejny, 2017. Przez ten czas zdążyłem założyć stronę motonewbie.pl. Zapraszam również tam. Tam będą wszystkie odcinki, wszystkie informacje. Powstanie też dział, gdzie właśnie będzie opisany mój sprzęt. Będzie wklejony ten odcinek. Jeżeli coś się zmieni, to będę update'ował, co dokupiłem, który sprzęt zmieniłem, którego się pozbyłem. I planuję też nagrać odcinek, w którym będę mówił o tym, w czym jeżdżę, jeśli chodzi o kask, kurtkę i tak dalej. I co planuję sobie dokupić do tego giru. Także polecam subskrybować kanał, dawać łapki w górę i widzimy się niedługo. Na razie. It's the same thing.